Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj powiem parę słów, ale na wstępie muszę tak zacząć. To, co ja dzisiaj mówię, to już wybitnie. Choć zawsze tak jest, ale dziś już wybitnie. To jest moja wersja. Każdy z nas jakoś składa wiedzę do kupy i do czegoś tam dochodzi. I to, co mówię ja, no, jest moje. Ktoś się może z tym zgadzać, ale niekoniecznie musi. Ja też zawsze staram się na końcu mówić ostatecznie: ty idź za swoim głosem wewnętrznym, porzuć wszystko, co dowiedziałeś się z zewnątrz. I właśnie a propos tego ja dzisiaj. Chyba najbardziej przyjęte jest oświecenie, przebudzenie i buddyzm. I okej. Mnie to nie pociąga, dlatego że tam jest bardzo duży nacisk na wyjście z ego i wyjście z umysłu. Jest w zasadzie jakby całe przebudzenie zaczyna się od nie szukania jedności, tylko pokazywania różnicy. Umysł zły, zostaw umysł. Ego złe, zostaw. Co złe? Ja wolę Hunę, która mówi, że świat jest tak, jaki myślisz, że jest. I to wystarczy. Moje autorskie myślenie tworzy mój autorski świat. Jakby nie potrzebuję żadnej podpowiedzi. Żadnej. Wystarczy, że ja mam jakąś swoją wizję. I w nią wierzę. Już. Choćby nie wiem, jak była absurdalna, uznaję, że wszystko jest możliwe. To tylko umysł. Czasem mówi, o nie, to nie przejdzie. Jak go przekonamy, to przejdzie. Co ważne, bo chcę to wytłumaczyć. Całe moje doświadczenie, wiedza i doświadczenie, jaką mam, jest związane z umysłem. Posiadam 5 zmysłów i tylko tymi zmysłami poznaję doświadczenie. Tylko. Całą wiedzę, którą mam i wspomnienia, które przechowywuję, też tkwią w umyśle. Człowiek, ten, którego tu widzicie, a stworzył go mój umysł do własnej gry, wydaje mi się bardzo cenny. Mój umysł prowadzi tą grę, ale to gry stworzył awatara, żeby w tej grze brać udział. I awatar, kiedy sobie uświadomi w końcu, kim jest, jaka jest jego rola, czyli ta nadrzędna rola obserwatora w stosunku do własnego doświadczenia. Jeżeli on to sobie uświadomi, to zaczynamy dopiero nową grę, bo z elementu gry tego tutaj oto staje się gracz. Powoli, ale coraz sprawniejszy. U mnie to działa. Powoli, ale działa. Wyraźnie to widzę. I tutaj jest ważna rzecz. Dlaczego ja tak odchodzę od buddyzmu i pamiętajcie, ja mówię tylko swoje. Cała ta gadka o tym, że istnieje coś poza umysłem i trzeba z tego wyjść, kochani, pochodzi też z zewnątrz. Ktoś mi powiedział, że istnieje coś poza umysłem i trzeba z tego umysłu wyjść. No, tylko że kiedy jest taka rozmowa, jak to jeden do drugiego mówi, że istnieje życie poza umysłem, to wtedy bardzo chce mi się ten mój wścibski nos tam zaraz wsadzić i powiedzieć: hola, hola, tu muszę wam przerwać. Bo przypomina mi ta rozmowa gadkę dwóch komputerów ze sobą. Jeden drugiemu wyjaśnia, że ty jesteś oprogramowaniem i istniejesz poza komputerem. Ma rację. Tylko co z tego wynika? Każdy doskonale to wie, że jeżeli wyjmiemy
korzystanie z komputera, to on staje się bezużyteczny. Ale tak samo bezużyteczne staje się oprogramowanie. Jedno i drugie istnieje. A kompletnie nic z tego nie wynika. Zatem pytam, jeżeli kogoś pociąga takie wyjście z umysłu, z tego wszystkiego, co obrazuje i czuje. Zmysłowo odczuwamy świat. Nie serduszkiem. Wszystko jest iluzją serca też. Cały ten awatar jest iluzją. Nawet ten umysł, to też nie wiadomo, czym on jest. Ale powiedzmy, że to jest jakieś narzędzie, nad którym ja świadomie mogę przejąć władzę. O, świadome oprogramowanie. To może być świadomość. Ale jeżeli jej to wszystko dzieje się zmysłowo, to... pogubiłem się. Tak czy siak, chciałem powiedzieć, że takie wyjście ponad to prawdopodobnie jest zwykłą utopią. Tutaj, wiecie, w którym momencie oprogramowanie może podjąć decyzję o wyjściu z komputera? Powiedzmy, że świadome w każdym. Tak, może taką decyzję podjąć. I na tym koniec. To zwykłe pierdzielenie jest. Teoria i nic więcej. Pamiętajcie, że mówię tylko swoją wersję. Nikt nie musi się ze mną zgadzać. Ja jednak ją dość długo już opowiadam. I widzę, że wielu jednak też podobnie to widzi, że cały bajer polega nie na dzieleniu. Zostaw ego, zostaw umysł, zostaw ocenianie, cokolwiek, wiesz, zostaw w ogóle, uciekaj gdzieś, najlepiej w medytację, w ciszę, w harmonię. Ale na drugim końcu jest alternatywa. Stanie się wszystkim, co jest. Jakakolwiek ucieczka przed czymkolwiek. Jest znowu ucieczką przed samym sobą. Ty jesteś umysłem, ego. W zasadzie no jesteś egoistyczny, bo to jest twoja wewnętrzna gra. No to jak masz nie być egoistą, skoro z nikim nie dzielisz tego? To ty tworzysz w swoim umyśle taką wersję gry, jakiej doświadczasz. I to dlatego spotykamy później innych. I możemy z nimi kłócić się o prawdę, wiesz, to trzeba tak, a to trzeba jednak tak. Tak długo będziemy to robić, aż pojmiemy, że żadna prawda nie pochodzi z zewnątrz. Więc wbijanie tych prawd swoich innym graniczy z jakimś absurdem. Wtedy, kiedy już jesteś świadomy, że twoja prawda jest twoja. I właśnie ja tutaj gadam swoją. Nie mówię, że trzeba się z tym zgadzać. Bresaldo i tak. Bardzo namawiam, żeby każdy i tak szedł w swoją stronę. Może ja mówię coś fajnego, ale na pewno jakiejś ścieżki do jakiegoś celu to ja nie pokazuję. Ja po prostu robię swoje. U mnie to działa, ale ja nie wiem, czy to zadziała u ciebie. Ja rzuciłem palenie, rzuciłem picie, pokonałem raka i wiesz co, długo mógłbym mówić na ten temat, ale prawda jest taka, że nie wiem, jak to zrobiłem. Przyszedł taki czas i to zrobiłem. I tak samo jest z tym moim, z tą moją świadomością. Zaczynam świadomie grać i wszystko mi służy i nic nie porzucam. Wszystko jest mi pojednakowo potrzebne. Ja tu zostaję, tu i teraz. Nie ma nic innego. Jak nie iluzja, to co? Wiecie, takie pytanie przychodzi tu do głowy chyba koniecznie. Jeżeli ktoś sprzedaje nirwanę, o, tam rozpłyń się, stanie się wszystkim. To mam naprawdę pytanie jedno. To kogoś pociąga? Rozpłyń się, nie bądź człowiekiem, ego. Wyjdź całkowicie z iluzji, z umysłu. Pozostaw to wszystko. Okej. To kogoś pociąga? To jest jeszcze nudniejsze niż to chrześcijańskie niebo, przysięgam. Cześć.